O kurde. Dzień Niepodległości to jest święto całego narodu. Ludzie powinni się identyfikować z tym. Ludzie powinni mieć poczucie wspólnej historii, ludzie, w sensie Polacy. Polska ma piękną kartę, jeśli chodzi o historię. Polacy powinni być dumni. Polacy nie powinni mieć poczucia, że są kimś gorszym. I generalnie powinni manifestować tym, że są Polakami. To jest właśnie ten dzień, kiedy powinni po prostu przyjść i pokazać. Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo. Tylko nie od męża. Dobrze, dziękuję ślicznie. Odzyskanie niepodległości Polski przez po 123 latach niebytu państwa polskiego. Dobrze. I oznacza bardzo dużo. To znaczy, a pan to nagrywa dla kogo? Tylko dla nas. To jest tylko dla nas. Taki projekt. I wreszcie odzyskaliśmy swoje państwo polskie po tylu latach niebytu. Dobrze. Nic. Dzień wolności. Dużo. Walczyłem o to. Mógłby pan coś więcej powiedzieć? No myśmy o to strajkowali, że od sierpnia przecież to było wiadomo, prawda? Bo to już od tego i tacy ludzie, większość z nas to przesiedziała to trochę za tą wolność. Dzień Niepodległości. Rozumiem, nic więcej. Dla mnie od razu Niepodległości jest to wyzwolenie spod jarzma wszystkich okupantów, którzy byli w tym samym w tym okresie czasu. Polska była pod 300 lat pod okresem okupacji. 200, nie 300, 123 dokładnie. Jedno, 300 w sumie tak, ale no to jest najważniejsza sprawa, że niepodległość, czyli wolność. Dobrze, proszę bardzo. Dobrze rozumiana oczywiście wolność. Święto, że jestem wolny. Co to ma być za? Parada. No wiadomo, święto odzyskania niepodległości przez Polskę. Bardzo ważna data historyczna. Natomiast no, ja się cieszę generalnie, że coraz bardziej jest to świętowane tak na wesoło, a nie bardzo tak wzniośle, patriotycznie. To nie tylko o to chodzi, wydaje mi się. Także i te parady, i cała ta radość. Fajnie, że to jest. Dziękuję ślicznie. Tak jak dla wszystkich, dużo. A co za pytanie? Chciałabym się dowiedzieć, co dla Pani oznacza Dzień Niepodległości? No, przecież to historyczne święto. Ale dla Pani? No, dla nas? Radość. No, radość. Się cieszymy, że tak jest, jak jest. Żeśmy dożyli. Żeśmy dożyli. Uroczystości. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzień Niepodległości oznacza dla mnie świętem narodowym. Chciałam się tylko dowiedzieć, co dla Pani oznacza Dzień Niepodległości? Wie Pani co? Zaraz, pewnie tylko dziecko dogonię. No i bardzo trudne pytanie. Dla Państwa, osobiście. Dzień Niepodległości. Dzisiejszy dzień, święto. Mhm. Czy coś dla Państwa szczególnego oznacza? No pierwszy dzień takiej wolności, no, międzynarodowej. To na pewno. To na pewno. Dzień wolny od pracy. Dzień wolny od pracy. Dzień odpoczynku. Gdzie indziej można spotkać właśnie wielu Polaków w barwach biało-czerwonych, bo przybierają tej flagi. Także to na pewno. Dobrze, dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie. To Dzień Niepodległości. Dobra. Dzięki. Ja nie bardzo mogę mówić, bo ja jestem po zawale, ale nie po zawale i po wylewie. Ale to znaczy bardzo wiele dla mnie i to sprawia dla mnie ogromną radość, że ludzie się tak cieszą. I to tyle, bo więcej nie mogę mówić. Jak to co? Dziwne pytanie. Młodzieży się zapytać. Dziękuję. Och nie, naprawdę, dobrze. To pytanie. Nie. Dzisiejszy dzień dla Pani co oznacza? Dzień, w którym wspominamy o odzyskaniu niepodległości. Dzień niepodległości? Dzień wolny. Tutaj widzę w biało-czerwonych barwach.
Dzisiejszy dzień, czym jest dla pani? No jest to czymś radosnym. Radosnym dniem. Pokazuje nam, że właśnie trzeba cieszyć się z wolności, jaką mamy. Z tego, że właśnie jesteśmy w swoim kraju, że możemy się cieszyć po prostu tym, że mamy swój kraj, mamy swoją ojczyznę. To jest najważniejsze. To, że jesteśmy wolni. Takie trudne. Nie wiem, to ciężko określić. Dzisiejszy dzień, czym jest dla pana? Nie wiem. Ciężko tak powiedzieć. Nie wiem. No to, co dzisiaj, że można swobodnie i przyjemnie spędzić czas. Dzień niepodległości to święto, dzień wolny od pracy, tak? Ale Boże. Nie, uczczenie odzyskania niepodległości, tak? A to jest dzień wolności. Święto narodowe, no. Odzyskanie wolności Polski po rozbiorach. Ważny dzień dla Polaków. Nie wszyscy chyba o tym pamiętają i może sobie młode pokolenie w tej chwili nie zdaje z tego sprawy, jak to jest żyć w kraju, który nie jest niepodległy. Natomiast myślę, że powinniśmy o tym dniu pamiętać i powinien być on dla nas ważny. Powinniśmy doceniać to, że żyjemy w kraju, który jest niepodległy. Rocznice. Czemu ja? Żona! No niewątpliwie bardzo ważne święto, ponieważ Polska po 123 bodajże latach pojawiła się ponownie na mapie, co znaczy wolność dla nas wszystkich. No, z małym tam wyjątkiem okresu PRL w Polsce. No i cóż, i no wygląda jak wygląda w tej chwili, idziemy ku dobremu, tak mi się przynajmniej wydaje. Także ważne święto. I dzień jak dzień. 91. Teraz jest rocznica odzyskania niepodległości. Po prostu rozpadło się w wyniku I wojny światowej trzy rozbiory, które Polska podlegała przez ponad 123 lata. Po prostu od tego czasu Polska uzyskała niepodległość. Dzień zwycięstwa po prostu. Odzyskaliśmy niepodległość. No właśnie, nie ma. Dla dzieci najważniejsze jest to, że z flagi spadł dzyndelek. I koniec. Dla mnie dzisiaj przede wszystkim pokazanie tej młodej damie, która ze mną jest tutaj z tyłu, bo nie chodzi o tą wielką kobietę, no, że wypadałoby dowiedzieć się wszystkim czegoś o tym, jak to się stało, że Polska zyskała niepodległość. Dlaczego to jest takie ważne święto? Słyszałam się właśnie, że 91 lat to jest bardzo krótki. O, to jest właśnie ta młoda dama, chodź tutaj. No, czyli trzeba sobie dokądś z nią pójść, wybrać się na przykład do Gdańska, na Paradę Niepodległości, a niestety spóźniliśmy się, ponieważ bardzo dużo czasu zajął nam poranny obrzęd, że tak powiem, zbierania się. Ale trudno. Czyli chyba trochę to oznacza. Ponieważ ja nie jestem fanką tych wszystkich inscenizacji, a przy okazji mogę się spotkać z przewodnikiem, bo tu mamy przewodnika po Gdańsku. Czyli takie miłe zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad tym, no, co kiedyś było. Przypomnienie sobie może i poznanie też paru faktów historycznych, bo nigdy nie jest aż tak dobrze ze znajomością historii, żeby nie mogło być lepiej. Dobrze. Co dla nas znaczy Dzień Niepodległości? Dzisiejszy dzień. Czym jest dla was? Ja nie jestem wylewny. Ja nie. To wolny od szkoły. To też coś. No. Coś, może dla pani coś oznacza szczególnego? A ja nie wiem. No myślę, że swobodę i wolność po prostu osobistą i no i w ogóle patriotyczną. Jezus, dziękuję bardzo. Dobrze, dobrze. Co dla mnie oznacza? Tak, dla pani. No, to jest to święto. Z okazji odzyskania niepodległości w 1918 roku. Nie wiem, czuję się wolna? Ptaszek? No, dla mnie tak oznacza.